Witam Was bardzo serdecznie, przed Wami John Radowicz, to jest kolejny odcinek symulatora OMSI 2. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego materiału. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż linią E51. Następny przystanek. Aleja Solidarności, Aleja Piłsudskiego. Aleja Solidarności, Aleja Piłsudskiego. Alo. Dobrze, i to następne przystanek. Ja wiem, że nie ma tutaj symulacji ludzi z wózkiem, ale skoro mi się wyświetliła taka ikonka, to już wolę ją opuścić, może to był jakiś inwalida. Więc jedziemy dalej. Z opóźnieniem 2 minut. Następny przystanek. Dąbrówka, ulica Nowosolna, Żelazna.
Tak. Guten Morgen. Następny przystanek, czyli cały czas opóźnienie 2 minut. Niestety. A ten bez przedłużania na tym przystanku jedziemy. Następny przystanek. Droga krajowa numer 79, Czaplice Kurki. Na żądanie. Ach, nie wiem, co się dzisiaj dzieje z tym autobusem, naprawdę niedobrego. Współczuję tym, co jeżdżą tymi elektrykami. Jak tak to ma wyglądać? To się nazywa kapryśny ansi. Właśnie jest jakaś ścinka, taka bardzo mocna ścinka, nie wiem. Zazwyczaj się naprawiała po niej po jakiejś minucie. A chyba się naprawiło. Thank you.
Droga krajowa numer 79, Czaplice Kurki. Na żądanie. Następny przystanek, tym razem 3 minuty opóźnienia, nie 2, więc jakoś nam nie idzie dzisiaj nadrabianie tego rozkładu jazdy. Więc dlatego widzimy się już na następnym przystanku. Na razie ten. No i na następnym po prostu się widzimy, bez przedłużania. Złotogłos. Bardzo się cieszę, że jechałam dzisiaj z wami. Podobało mi się.
to zapraszam was jeszcze raz. Wasza Joanna Bartel. Do widzenia. I tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek. Ja sobie dzisiaj podjadę w tam tutaj wolną dróżkę. Stany zajadę, żeby tutaj drogi nie torować. Do następnego objazdu mam 24 minuty. Wrócimy sobie teraz wsteczne. Pojedziemy przy tym oznaczku. I sobie staniemy tu przy tej czaczkach i to nikomu raczej rodzinie nie powinniśmy robić. No jeszcze trochę nie tak stanąłem. No dobrze, może jednak to zrobimy trochę z kamery z zewnątrz. Czuję się ten, dziwnie za... Teraz o. Widzicie, ten nie od razu łapie ten ruch. Patrzcie, autobus się... Czy naruszać? Czy powinno... Właśnie. Przy takich prędkościach już się powinno delikatnie zacząć ruszać. No nic, dopiero jak trochę szybciej, to jest dopiero. No też ciekawe. Ciekawa rzecz. Na pewno ciekawostka. Dobrze, więc to sobie gasimy. Tutaj one rozrzucimy. Ręczny zaciągnijmy. Nie. Więc to było na tyle tym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć.